Dobrze, widzowie, lecimy z lożkami na EU15. Co mogę powiedzieć? Mamy evencik epicki. Oczywiście na początek poklikam sobie te lochy, które muszę poklikać, na które mam bardzo fajne procenty. No i potem jakieś przebieranko i potem dalsze klikanie. Na strefę mroku tutaj na ten nowy loszek mam 15%, więc od niego sobie zaczniemy. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. Na 250 mamy kolejny pakiecik, z niego też jakieś tam grzybki dostaniemy. No i jakoś to pójdzie. Oczywiście nagrywam to również na YouTube'a, więc na czacie teraz możecie napisać pozdro YouTube. No i ja również przypominam, żebyście kupowali grzybki oraz pakiety specjalne z kodzikiem neutral na stronie home.syfygamy.net i wysyłali oczywiście do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy, właśnie neutral, na, tak jak mówię, home.syfygamy.net. Wszystko macie po lewej stronie nad czatem, na tym banerku. No a my powolutku możemy zaczynać. Nie będę się tutaj rozwodził, co się zmieniło na postaci, co się działo, to tamto. To już zostawię jakby na taki zwykły odcinek, nie nagrywany na streamie. Dzisiaj skupiamy się stricte na lochach. W tym momencie mam już jeden quintilion runek, co nam daje około 11-10% runki na broni. No ja tutaj na swojej mam 6, u pachołków też, no widzicie, 2, 8, 7, więc powiedzmy pozostawia to troszeczkę do życzenia, ale zaraz do tego przejdziemy. Przede wszystkim kociołek to sobie sprzedajemy. No i lecimy do strefy mroku i do wieży. Portal kliknę później, może zacznijmy najpierw od wieży. Na wieży też mam w ogóle 15%, więc bardzo dużo. Pozdro YouTube drugi raz, tak, drugi raz to musimy nagrać, w sensie początek, bo niestety się zaciąłem. Potem się ze mnie śmieją w komentarzach, że haha, ale dobrze to wyciął, bo się witał 5 razy, a zostawił tylko raz. Pokjump. No ale tak jest niestety. Ale tak, sushi, a nie, teraz masz parzystą liczbę, bez kitu. Teraz sushi ma 6 giftów, czyli już jest parzyście, okej. Okay. Ale powiem ci, że takie 10 to naprawdę wygląda super. Takie 10 giftów to łoj. Co to jest w ogóle za brońka? To jest brońka dla zwiadowcy, plus 58, bardzo fajna. Runka 9%, no wymienimy, oczywiście wymienimy. Ja tutaj ciągle, jeżeli chodzi o serwer EU15, no to mam jeden czar. Cały serwer w zasadzie ma jeden czar. I to jest czarna rękawica. Ja mam nadzieję, że wszystko mam zaczarowane, jeszcze muszę sprawdzić. I dobra, lecimy dalej. Dalej wieżyczka. Nie wiem, czy nam to jeszcze jakoś padnie fajnie, czy też nie. Ale no mówię, byleby dobić 250 level. No dobrze, sushi, niech ci będzie, to poczekam do jutra. Pamiętajcie, że jutro streamek od 12 do 16. Jutro piątek, jutro sobota, więc no wcześniejszy streamek, nie? Nie no, Mobfen, no jeżeli oglądasz na streamie, no to trudno, no już na YouTubie nie obejrzysz. Ewentualnie, jeżeli chcesz być takim dobrym widzem, to zawsze możesz odpalić ten filmik na YouTubie i po prostu go nie oglądać, ale zostawić, żeby leciał w tle. No i zostawić lajka i komentarz, nie? Wiadomo. Dobra, tutaj już nam wieżyczka nie siada, co my mamy? To możemy rozmontować. Tu mamy dla Mariuszka jakiś paseczek bardzo fajny, od razu z dziurą. No i tu mamy klatówę pod siłę. Plus 8, no pancerza dużo na plus, ale dobra, to sobie brzmi jak plan sprytny, to sobie odpuścimy. Dobra, teraz strefa mroku, toksyczne drzewo, mówię, na to mieliśmy z 15%, powinno paść w miarę szybko. Cyk, teraz mamy kolejnego zwiada. No dawaj, dawaj, też nam jeszcze powinien paść. No byleby się tu doczłapać, dobra, mamy 2, 4, 8, uj, teraz maguś, ale... Okej, okay. Maguś też nie był ciężki. Tu mamy coś na zręczność, plus 49, a ile to nam daje? Plus 35. I punkty życia 3. A jakbym zrobił... Jakbym zrobił tak i teraz bym założył na siebie, to mam inteligencję, prosta piła, dobra. Pięknie, to od razu zaczarujemy, zrobimy... To jest w ogóle fajny trik, jeżeli gracie takimi klasami postaci jak druid. Jak wam wyleci ze strefy mroku coś na Kunegundę, czyli po prostu itemek dla zwiadowcy, to możecie założyć na Kunegundę, potem na siebie i wam się zrobi z automatu itemek na inteligencję. I tu mamy też 3% na punkty życia, a my te punkty życia mamy 8% aktualnie. Też by wypadało już sobie powolutku ogarnąć maksa. Tutaj, no fajne, tylko musimy zrobić też miejsce. Cyk, i to na wszystkie staty, to możemy rozmontować. Dobra, lecę dalej. Nie wiedziałem, a widzisz, Neuti bawi i uczy. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy, widzowie. To jest zwiadowca. W sumie to wypadałoby procenty sprawdzić. Ja dzisiaj plus 10 leveli za prawie 2 koła grzyba, ale musiałem gemy powymieniać i to zżarło mega dużo. No kurczę, teraz kopanie grzybów to jest ile, no...
40 grzywa za jednego, w sensie kopanie gemów. 40 grzywa za jednego gema, coś koło tego chyba. Bardzo dużo w każdym razie. Czy tam nawet coś koło 50. Dobra, kogo my teraz mamy w tej strefie mroku? Kolejny zwiadowca. Czy on by nam też padł? Byłoby miło. Dawaj, dawaj. A może po prostu zamiast klikać na pałę, to sobie sprawdzimy procenciki znowu, tak na szybko. O kurde, na Esteros mamy 4%, ej. Dobra, to my idziemy do Esterosu teraz. Wydam tyle grzybów, ile mam do wydania. Proszę bardzo, Jezu, to było prostsze niż myślałem. I zobaczymy, co dalej. To sobie zostawimy do kibelka. Tu od razu sobie obejrzymy ten loszek. I powiem wam, że chyba na kolejnego woja w Esterosie też będę miał fajne procenty. Uuu, tu jaki kryt. Jezu, no gdyby druid miał lepszą animację ataku, to było coś pięknego, naprawdę. Coś chyba koło 58? Bo ósme kwatery... A, ty masz dopiero ósme kwatery? Jezu. To naprawdę jest dramat. Aha, bez kitu. A nie, rankingu wam nie pokazuję. Ranking to ja wam pokażę już po evencie epickim, po weekendzie. Nie ma co. Dobra, na Holundra mamy prawie 5%. Także też bardzo dużo. Też go raczej robimy z bomby. I on nam da 250 level. Czyli kolejny pakiecik oczywiście. Witam serdecznie, ksiądz. No powiem ci szczerze, że nic mądrzejszego się nie spodziewałem, że napiszesz. Także nawet mnie to nie dziwi. Ksiądz, dziękuję pięknie za 10 miesiąc Prime'ika. Dziękuję ślicznie. I mamy to, widzowie, mamy to. 250 level. No way. Dobra. Mamy buciki. O, super są te buty. Ale skoro mi już lecą punkty życia po 3%, to dobrze by to było też ogarnąć i mieć już po 15%, wiecie? No tu mamy akurat dwójeczkę. Ale dobra, to zaraz, zaraz. Obejrzymy sobie tego Holundra. I zobaczmy jeszcze tego drogogroźnego. Nie no, teraz to ty jesteś totalny koks. Jezu, już 10 miesiąc, ksiądz. Jeszcze 2 i roczek. Ale to leci. Od razu się przelogujemy. Mamy tutaj kolejny pakiecik. Wiadomo. Czy my w tym pakiecie dostaliśmy jakieś dusze w ogóle? Nie. Ale my... A tak, trenera muszę skipnąć, bo nam się buduje na 9. To też pomoże w lochach jeszcze trochę. Także skipnijmy. I okej, okay, i teraz tak. Drogogroźny. On nam jeszcze powinien paść z marszu, ale sprawdzimy również procenty. No, niecałe 3% na niego. Także miałem rację. Pyk. Pyk. I lecimy. Siema, jak mam punkty życia 3%, to zrobić 5 itemków, żeby było 15% i wreszcie wrzucić łączną odporność? Tak, Fejgim, dokładnie tak możesz zrobić. Powinno wyjść całkiem spoko. No kurczę, no 3% na niego i nie chcę paść, no już nie róbcie sobie żartów. Mam bardzo dużo golda, ale ten gold jest odłożony po to, żeby właśnie jakieś itemki jeszcze pokupać, poprzebierać się troszkę. Wiecie jak jest. No dawaj, dawaj. Proszę cię. Dobra, widzimy się za równy miesiąc, dam ci słupka. A czemu ksiądz tak? Dlaczego już nie siedzisz na streamach jak kiedyś? Nie robisz sobie sprośnych żartów na czacie? Co się zmieniło? Smutno mi. Ósme kwatery, bo twierdza na 12 leci. Jak zrobię twierdzę na 12, to skipnę do 10 kwatery i będzie profit. No, bo ci powiem, że... No tak 4 poziomy różnicy między twierdzą a kwaterami to też trochę bez sensu. Bardzo dużo ci się przez to buduje. Ej, czemu mi myszka ucieka? O co chodzi? Jezu, klata mi daje 91. What the shit? Dobra, od razu robimy sobie to, robimy sobie to, pyk, pyk. Lubię cię, ksiądz. Nie obrażaj mnie. Tylko wiesz, czasem po prostu przekraczasz granicę dobrego smaku. Bez kitu mnie boli. Dobra. 251 level, a czy dobijemy tornadem 252, żeby się na kolejnym przebierać? Raczej dobijemy, myślę. Myślę, że na luzaku. Pyk. 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 O kurde. Fajna brońka, fajna, nie będę narzekał. To możemy od razu sprzedać.
To też w sumie sprzedam. Dobra, jeżeli bym żadnej broni nie trafił, to jest to jakieś wyjście. Jest to jakiś plan B. Jeszcze jeden, proszę. Uwielbiam ten czat. No niestety ja jestem trochę... Ja mi się wydaje, że jakąś tam klęskę popełniłem, patrząc nieraz na mój czat. Ale nieraz jest też bardzo fajny i są nieraz bardzo fajni ludzie na nim, więc... No to zależy. Dobra, tu mamy inteligencję. I co? I szukamy tak. Po pierwsze lepszych runek na broni, a po drugie punktów życia 5%. W sensie 3%. 5 itemów po 3%, żeby było 15. Bo już mogę takie runki dostawać. A, i zmisowałem broń, okej. O, 11%, dobra. To tu sobie zmienimy. 11% to jest w ogóle max, jaki mogę aktualnie dostać. Więc zostawmy to. Oho, 3%, pięknie. To sobie zmienimy od razu za to. Trzeba to porobić, żeby wiecie, już było z głowy. Potem jeszcze jak będę miał te septiliony chyba? 10 septilionów bodajże. To sobie zrobię... Zrobię sobie już maksymalną ilość złota do eku, do awki. No już będzie, wiecie, spokój z tymi runami na jakiś czas. Czas zachowuje się adekwatnie do tego, na co streamer pozwala? No tak, tak, ja się z tym zgodzę. Dlatego powiedziałem, że poniosłem chyba gdzieś klęskę. Że wygląda to tak, jak wygląda. Okej, dyszka. To tutaj, jeżeli chodzi o dyszkę, to też możemy podmienić. Pięknie. Lecimy dalej. Tu mamy co? Tu też mamy dyszkę. To też możemy... No, Mariuszek ma ósemkę, ale dobra, podmienimy. To na dłużej wystarczy. Tu możemy rozmontować, trudno. I co? Jeszcze Kunegunda... A Kunegunda ma dziewiątkę. No dobra, to na razie już się wstrzymamy. Ten 1%, to wiecie, nie jest jakiś totalny game changer. Teraz tak, tylko punkty życia nas interesują. Tu mamy 3%. I teraz tak. Tu mamy tak, 3, 6, 9. I może żeby... No jeszcze jedno znajdziemy. Żeby, mówię, było 5 itemów po 3 i już się z tym nie bawić przez jakiś czas, dokładnie. Pyk, 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 pyk. Dobra, na pachołkach to tam w międzyczasie się wbije. Ale póki co zostawimy tak, jak jest. I co, i mamy 15%? Mamy. Dobra, pięknie. No to teraz jakieś przebieranko delikatne. Spróbujemy poszukać jakichś lepszych itemków. Lecieć twierdzę do 15 na kwaterach 11, czy się nie opłaca? Wydaje mi się, że się nie opłaca za bardzo. W sensie, no kwatery chociaż tak 12-13, żeby były. Kiedy będzie drunk stream? Na razie nie planuję robić drunk streamów. Jakoś mi się nie chce pić na streamie, szczerze mówiąc. W ogóle mi się nie chce pić, a co dopiero na streamie. Źle nas wychowałeś, oby tak z Mikołajem nie było. Nie no, wiesz, Mikołaj będzie od podstaw wychowywany. Więc no, to już co innego. Od podstaw można by powiedzieć tutaj. A wy to już byliście zepsuci, że tak powiem. No a ten stream po prostu jeszcze bardziej to pogorszył, nie? Wiesz jak jest. Kurde, no wszystko nam leci na wszystkie staty, nie? No tu buciki, ale buty to akurat wymieniłem dopiero co. Co by się przydało? Na pewno by się przydało czapkę wymienić. To przede wszystkim. No i jakąś brońkę nową. Paseczek plus 15, też bez sensu. Uciekam na razie. Idę zakupy zrobić i ogarnąć parę spraw na mieście. Postaram się gdzieś tam na wieczór jeszcze wbić. Dzisiaj do 21 czy 22. Kurde, no jaki słaby rozrzut. Nie wytrzymam, ale dobra, może tu się chociaż przyda. No nie do końca. Do 21 dzisiaj, do 21 jak coś. Tu jaki rozrzut, no nie mogę. Nie, nie chcę tego. W sensie trochę to dawało, ale nie chcę. Taki rozrzut, to mi się nawet nie chce patrzeć na to. Tak, ksiądz, dokładnie. Wody nie chce ci się pić? Czemu mi się... O, i mamy czapeczkę, dziękuję, dziękuję. Czemu mi się wody nie chce pić? Nie rozumiem. Ja tak, widzowie, kątem oka zerkam na czat, a tutaj sobie klikam, więc wiecie. Nie jego córka.
Trzymaj się sushi, trzymaj się i dzięki śliczne za powodzenia. Nawet spoko imię takie 9 na 10, no ja wymyślałem. W sensie wymyślałem, wybierałem. Więc wiadomo, że spoko, pozdro. Dobra, no tutaj już możemy zamienić tą brońkę, niech będzie. Ale zobaczcie, ile nam... nie chcę. Ile nam już broni poleciało i żadna na 3 staty. Niesamowite to jest dla mnie. Cześć Lukas, witam cię serdecznie. Lukas, nie wiem czy widziałeś, ale pisałem do ciebie na Discordzie. Bo widziałem, że wczoraj na Instant Gaming zakupiłeś potężne doładowania Paysafe Card. Już patrzę. Sudi XD. O, nie mam laseczki. Znaczy mam jedną, ale teraz mam już drugą. Haha, kumasz ten żart, laseczko moja? Buziaczki dla ciebie. Nie widziałem, zakupiłem tak jak obiecałem. No dziękuję, dziękuję bardzo. Zakupiłeś chyba kartę podarunkową o łącznej wartości 600 zł z mojego linku. I really apreciate. Uuu. Kurde, no ale... nie wiem, no mi jest tylko broń potrzebna, no. Wiecie co, może ja sprawdzę procenty po prostu. Może ja sprawdzę procenty, bo trochę się poprzebierałem, coś tu powymieniałem. Ej kurde, my na 13 piętro mamy zaledwie 0,08%. No ale wieża jest fajna, wieża 21%. Pyk. A tu plus 6 tylko. Zaraz nam się rozmontowania skończą. Dobra. To też od razu z bomby rozmontowanko leci, pyk. No to też z bomby rozmontowanko. No i koniec rozmontowań na dzisiaj. Ale w sumie te zwykłe itemy mogę posprzedawać, bo ja je tak trzymałem do wiedźmy, ale one nie są jakieś giga drogie, więc bez sensu. Które masz 13 piętro? Siódme. Teraz mam tego Magusia. Ale jego, patrząc na to, jakie są słabe procenty tutaj, to chyba dzisiaj nie ubijemy. Dobra, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. Pyk, 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 pyk. I to będzie do rozmontowania na przyszłość, na jutro na przykład. Arnolda jeszcze ubijemy. Ej, kurde, my już mamy 80. wieżę prawie? Jezus Maria. Znaczy wiadomo, teraz ta końcówka jest najgorsza, najciężej to idzie. To nawet już nie klikam. Ale jakoś szybko nam ta wieża poszła na tym kącie, mam takie wrażenie. Okej, na tego mamy 4% prawie. On nam jeszcze siądzie. Ja Roberta za pierwszym razem na 1% zrobiłem. Bo Janek, ty miałeś na Roberta 1%? Który ty masz level w ogóle? Ej, no o co chodzi? O, dobra. 250? Okej. A jaką klasą postaci grasz? Weź jeszcze powiedz. Nie wiem, coś mi się dzieje z myszką. Strasznie mi przeskakuje. Nie wiem, o co chodzi. To już nie jest pierwszy dzień. Chyba myszka do wymiany będzie, widzowie. Biblet Hump. A Berkiem. Nowy film już wleciał, idę go oglądać. Ej, bez kitu, nowy film. Przerwa chwilowa. Przerwa, widzowie. Nowy film na kanale. Dobra, na niego mamy jeszcze prawie 2%. I czy jak go pokonamy, to dostaniemy w ogóle level? Tak, dostaniemy. No okej, to spróbujmy. Tego zielonego gnola jeszcze machnąć. Mamy też bardzo dużo golda. Proszę, no padnij jeszcze, no. Dziękuję. 2, 5, 3, okej. Mamy jakąś klatówę, ale nie za dobrą, to będzie do rozmontowania. Mamy też jakieś rękawice. No plus 30 to już sporo. Możemy sobie usunąć klejnocik, możemy zrobić tak. Nie mam 8 kwater, a 9 jednak. A, no to troszkę lepiej. To troszkę lepiej, bez kitu. Okej, co dalej? Co ja tu mogę zrobić? No najlepiej by było wymienić brońkę oczywiście. Mamy 2, 5, 3 level, dopiero początek. Ta brońka by nam chyba dała najwięcej. No dobra, roluję. Spróbuję coś porolować. Parę leveli jeszcze wpadło. O! Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.
Jezu, i na YouTubie tego nie słyszą, bo tam jest wyłączony song request na nagraniu. Pomyślam sobie, że już totalnie skretyniał. Nieważne. Dobra, dodaj miejsce na klejnot. Tu mamy 11% runkę i czy ja ją chcę... A, nie wymieniam, nie chce mi się. 1% i tak za dużo nie daje. I teraz zobaczmy. Czy może jakieś lożki ze strefy światła by nam padły? O kurde, na maga mamy 3,5%. Na 13 piętro nam się nagle zrobiło 0,70. A ile w ogóle itemy z gabinetu magii mi jeszcze dają? Klata nam daje 313. Okej, z gabinetu magii by wypadało wymienić wisiorek. Jeszcze. Bo to jest takie coś, co no mam stare, mam bardzo stare. Chociaż kurczę, no tutaj musimy zamienić runkę. Ale no plus 30 na pierścionku, też do wymiany. Okej. Tu plus 27 i spoko runa, niech będzie. Dobra, miałem wymienić wisiorek, a wymieniłem wszystko oprócz wisiorka. Classic. Cześć Legacy, witam serdecznie. O nie, przepraszam. Legacy, w Polsce jesteśmy. Jezu, wiedziałem, że zrobię jakiś błąd dzisiaj. Klasowy chomik nam zdechł? Macie klasowego chomika? Jezu, jak ja wam zazdroszczę. Też by chciałem zawsze mieć klasowego chomika. A nie miałem. W sensie klasa moja nie miała. O kurde, RTV Euro AGD? Ej, jakie fajne słuchaweczki! Co jest? Nieźle. Fajne, fajne słuchaweczki, polecam sobie, obczajdzie. O, i mamy wisiorek. O, jak Mikołaj będzie chciał chomika, to mu kupimy? Jezu, ja go muszę nastawić, żeby chciał jakąś anakondę. Albo jakiegoś innego węża. No Mikołajowi nie odmówisz chyba, co? Odmówię. Nie. Wystarczy z tymi nogami. Co ty mówisz, kochanie, no? Proszę tutaj żadnych podtekstów seksualnych nie przemycać. Na tym streamie. Mieliście klauna? Nieprawda, nie chodziłeś ze mną do klasy. Ha, Jezu, jak ograny. Człowieku. Dobra, brońkę mamy wymienioną, gabinet magii mamy wymieniony, fajne przebieranko. To co, może spróbujemy portal zrobić na raz? Może by się udało. No i w to 13 piętro ja bym poszedł, powiem wam szczerze. Ej, co jest? To kolejna reklama z RTV, czy to jest to samo? To jest chyba to samo. Jezu, proszę, ubij tego woja, no. O, jaki kryt! No way! Dobra, portal ubity, pięknie. I teraz sprawdzamy procenty. No i teraz na 13 piętro mamy prawie 2%. A na tego w cyrku... Boże, w cyrku, w strefie mroku mamy niecałe 5%. Na wieżę mamy 8 jeszcze. No dobrze, ale ja bym chciał zacząć od czegoś najcięższego. Czyli tutaj od strefy światła. Prawie 2%. No musimy w końcu tego Roberta ubić. No nie ma opcji. To nam daje najwięcej expa. Ale wszystko to nie wiadomo po czym zdechł. No to jak wy, no mieli... O, jak szybko. Mieliście się opiekować klasowym chomikiem, a żar wszystko. Oj, jacy wy jesteście nieodpowiedzialni. Amnezja, wpisz po prostu wykrzyknik drops na kanale i będziesz miał wszystko napisane. Kiedy, jakie są dropy, jak to działa i tak dalej. To jak ty, ale ja jeszcze nie zdechłem na szczęście. 0,80 mam na niego. 0,80 na 13 piętro. Czy on jeszcze padnie? Padnie, pewnie, że padnie. Próbujemy. To ja podobnie. Ja lubię cheatosy, te takie spirale. Te w niebieskim opakowaniu. One są chyba właśnie serowe. Ale czemu ty chomikowi, wy chomikowi w zasadzie dawaliście cheatosy? Jezus Maria, no. A, to w sumie... Jak wabił się Malik, to nawet miał adekwatną dietę do siebie. Zabili Malika? Biblet hump. No dawaj, proszę, padnij. Kurczę, no prawie 1%, to nie jest mało. Dawaj, dawaj. No to nam da najwięcej expa, to nam da bardzo dużo expa nam to da, no wiecie o co chodzi. Sportowe 200 grzyba, taki jest plan, od teraz 200 grzyba na niego. Jak nie siądzie, to nie siądzie. To jeszcze zrobimy jakieś może tornadka, jakąś strefę mroku.
W ogóle my za półtorej minuty mamy tego Gemika. Nam się wykopie. Może to będzie klucz do kolejnej strefy mroku. Zobaczymy. Tam jak close. Jezu, musi tak. Musi być niedźwiedź. W sensie unik, niedźwiedź i kryt. I normalnie całe HP mu spada. Tak o. Człowieku. Haha, mamy to, mamy to. I jakaś brońka jeszcze. Jezu, jak to idzie. 9%. Tu kolejna brońka, ale to też sobie zostawię do kibelka. Na zapas. Okej, okay, obejrzyjmy tą waleczkę. Namaga prawie 2. Zobaczcie, 13 milionów kryt. Czy ktoś go zatrzyma? Bez kitu. A i jest taki ziomek, co fajną tarczę daje. Muszę go znaleźć i go teraz już ubić za pamięci. Pandej. Na początku nie mogłem, ale chyba teraz już powinien być luz z nim. No oczywiście luz na tyle, na ile jestem druidem, nie? Wiecie jak jest. Dobra, teraz tak, strefa mroku. Na tego magusia mamy też dużo. Prawie 4%. Dokładnie. Teraz coś na inta, a Mariuszkowi ile daje? Plus 25, spoko. Boże, kolejna reklamka? Ale dzisiaj sypią reklamki, co jest? Giuseppe leci, widzowie, łapcie Giuseppe, łapcie! Nie no, wy widzicie jak mi ten kursor przeskakuje? Przecież się nie da grać. O co chodzi z tą myszką? Dobra, mamy 257 level. Mało widzów to lecą? No w sumie, coś w tym może być. Okej, okay, kolejny zwiadowca. Ja na jeden loch w roku miałem 1%, a na następny 5%? No to normalne akurat, to też zależy od klasy postaci. No padnij jeszcze, proszę. Dobra, 70 grzyba na niego. Do 400. Miałem do 400 lecieć 13 piętro, ale tak nam ładnie poszło, że... jeszcze na niego wydamy tyle. Zobaczymy. Zaraz ten kluczyk sprawdzimy, w sensie gemik. O, siad! I co to za brońka? Na wszystkie cechy, lipa. Jezu, dla kogo to jest? Ja nie rozpoznaję. A, dla Kunegundy. Plus 27. Tracimy minus 80 głównych stat. Ale... chociaż nie, nie, nie chcę tego. I tego też nie chcę. Dobra. Teraz tak. Strefa mroku jest cała zamknięta. Jeszcze się przelogujemy. Proszę, kluczyk, kluczyk, proszę. No niestety. Nie można mieć wszystkiego. Czy mam tu jakieś gemy na HP na tym barbarze? Jeszcze mam jednego. Pyk. I co mogę jeszcze docisnąć? Tornado na pewno. Może z tornada jeszcze wbijemy jaki... A, ja tu mam tylko jednego slota. Oj, oj, oj. To musimy od razu sprzedawać. Przeskipuj stary jedną kopalnię, na 100% poleci klucz. Zaraz, zaraz. Na spokojnie. Ja bym tu chciał dobić tornadkiem jeszcze 258, bo tego tornadka też nie możemy opluwać. Który ja w ogóle miałem level? 2, 4, 7, tak? No to 10 leveli dzisiaj wbite, not bad. Szczerze mówiąc, not bad. Ładnie nam poszło z tym 13 piętrem. Myślałem, że będzie gorzej. A w 13 piętrze nam chyba... ilu? Dwóch albo trzech przeciwników padło. Będzie śledztwo klasowe w sprawie Malika? Kto mu nie dał cheatosów serowych? Może on z braku tych cheatosów wypadł, a nie z tego, że... żenuje jad, wiesz o co chodzi. Dobra, do kolejnego woja. Do kolejnego woja tu lecimy. Okej. Troszkę goldzika jeszcze złapaliśmy. Możemy sobie dać wintę, niewiele. No i co? Co ja jeszcze bym tutaj mógł ubić, widzowie? Spróbujmy, spróbujmy kluczyk. Jezu, jakie to jest drogie, mnie to boli. Dobra, ostatni raz, widzowie. Dobra, nie chcę, nie chcę, bo mnie serce boli, jak ja to skipuję. Teraz to i może będziemy tydzień na kolejny klucz czekać. Dobra, co ja tu mam takie słabe? 316.
Okej. Okay. Cześć Buźka, witam. No to co? To jeszcze może jakieś ostatki podociskamy. Może jeszcze jakąś wieżyczkę. Tu na hemoridor pierwszy w ogóle widzę, że mam 40% prawie. To ten hemoridor możemy zawsze ubić. Nie no, 40% i tyle grzyba. Polokard zacznij brać na serce, dzięki za info. Okej, okay, to nam padło. Trollowe trio chyba też nam padnie. No to jak spadaje tyle co nic, ale... Ale zawsze jakieś naklejki do klasera, dokładnie. Teraz tak, dalej. Te smoki, czyli to jest to. Na tego mamy 15%. 40% na 19 grzyba? No daj spokój. No mówię, no ten druid to jest normalnie gówno takie, że to jest niesamowite. Ale to nam się przyda do kibla, tam na kolejne dni. A ja coś dzisiaj wrzucałem do kibla? Wrzucałem, okej. Okay. No tak, przecież bronię rolowałem bez kitu. Czy kolejny ten nam padnie? To jest też zwiadowca. No ale ciężko jest tym druidem, naprawdę druidem klikać te lochy to jest męka. Autentycznie męka. Dobra, nie ma co na PE klikać. Co tutaj jeszcze? Wieża. Na wieżę mamy prawie 10%. To jeszcze możemy wieżę ubić jakąś. Żeby jeszcze dodatkowego goldzika z wieży, w sensie zawki, dostawać za pośrednictwem wieży. Męka? Tak, męka, dokładnie. No co, no tutaj musimy się pozbywać, no bo już nie mamy rozmontowań na dzisiaj. Tu mamy zwiada, ten zwiad nam chyba też jeszcze padnie. I już będziemy na 80 wieży, na 260 levelu 80 wieża to jest, wydaje mi się, fajny wynik. Tak szczerze. No dawaj, dawaj. Padnij jeszcze. Dobra, pięknie. Co my tu mamy? Na intę znowu coś, a temu daje 57. I tu jest gem na szczęście, to go nawet nie wydobywam. To sobie tak wrzuciłem, żeby był. Okej, okay. Ostatni raz sprawdzanie procentów. W sensie chyba ostatni, nie wiem. Głodny? No nie, nie mamy już tutaj nic fajnego. W sensie z takich lochów, które nam dają expa, no to oczywiście teraz strefa mroku. Musimy czekać, aż nam wyleci kluczyk. No na wieżę mam 1%, ale to już nie ma co tak na hama dociskać. Ten 1% w tom czy w tom do tego golda nam za wiele nie zrobi. No, 13 piętro 006, Esteros not possible. A czekajcie, jeszcze była... Ten loszek jeszcze był spoko. Dokładnie ten, a trzeba mieć 270 level, żeby go odblokować. No to nie, to jeszcze 12 leveli nam brakuje. Ale dobra, widzieliśmy jakieś 10 leveli. Coś koło tego. Fajny progres. Znowu EQ pełny epików i tam innych rzeczy do rozmontowania. Przebraliśmy się praktycznie cali. Mamy w miarę świeże EQ. Tu ewentualnie pasek jeszcze byśmy mogli zmienić. Brońka też wymieniona. Runki powymieniane. Punkty życia jeszcze trzeba pachołkom powymieniać. W sensie pouzupełniać. Ale to już przyszłościowo. Pod strefem roku najbardziej. Gicior! Fajny progresik, mówię. Dzisiaj tylko stricte... że tak powiem, klikanie lochów i będę picki. A na kolejnym odcinku, który będę normalnie już nagrywał, pokażę wam, jak wygląda topka. To już raczej będzie w przyszłym tygodniu. I ewentualnie coś tutaj jeszcze poklikamy. Może jeszcze w weekend coś poprzebieram. We will see. Tak czy inaczej, teraz możecie się pożegnać z YouTube'em na czacie. I ja oczywiście przypominam, żebyście kupowali grzybki oraz pakiety specjalne z moim kodem neutral na stronie home.syfygamy.net i wysyłali do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. No i oczywiście pamiętajcie, że trwa giveaway na kanale YouTube za aktywność, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i należy subskrybować kanał na YouTubie, żeby brać udział właśnie w tym giveawayu za aktywność. Tyle ode mnie, póki co tyle z druida, całkiem niezły progresik i tyle. Trzymajcie się i nara!